Wczoraj powiedziałeś, że zabrakło takiego takiego, no i było takie ale jeszcze chyba nie to. A było, tak, już w pierwszej serii było i to kurde, i to nawet no fajnie, podobało mi się właśnie pierwsza seria. Już tam trochę się pojawiło właśnie tej rotacji, już tak fajnie właśnie, tak już się trochę zapomniałem, poszło już tak, jeszcze brakło, no ale drugim znowu mi trochę właśnie nie do końca to oddało, tak. Tak, choćby w tym pierwszym, no ale no to co zrobić, no tak. Tak czasem bywa, no na pewno fajnie. Fajnie było poskakać. Fajnie było polatać, też jakby nie patrzeć, no to moje najlepsze mistrzostwa świata w lotach, także no jestem zadowolony, chociaż na pewno też liczyłem, że tam tych meterków będzie trochę więcej i to miejsce przynajmniej czwarte. Piotrek, to o to chodzi właśnie w lotach, że wariaci wygrywają na końcu, że ten, kto kontroluje te ruchy w 100%, to potem nie jest gotów na to, żeby dać jeszcze więcej z siebie? Ja nie wiem, no ja po prostu tak mam swoje jakieś takie swoje sposoby, każdy na pewno ma inne. Trudno powiedzieć, no bo to też no każdy jest inny, każdy ma inne swoje sposoby, na pewno trzeba wiedzieć, czego się chce i to jest też takie, nie można się zawahać, no bo tutaj właśnie na lotach no to nie ma takiego, nie można przemyśleć, że tam nie wiem, że o no teraz tak skoczę, czy coś, tylko po prostu trzeba iść i zrobić i tyle, nie? To tak, no trzeba być zdecydowanym do tego. A po tylu latach jest jeszcze strach, kiedy idziesz tam na górę, siadasz na belce? Tak czysto po ludzku, bo na przykład Mariusz Lindwik ponoć się wystraszył. No nie wiem, tak nie myślę o tym. Może jakbym zaczął myśleć, to bym się może zaczął bać, ale... A nie mów mi nawet, bo się będę jutro bał. Ale... Daj spokój, maleństwo takie. Ale nie będę myślał i tak, także... Także nie, myślę, że to nie ma jakoś, no to jest tak, nie wiem, jak jazda autem, no siadasz za kierownicę, jedziesz i tyle, no tu w zasadzie to samo, no bo idziesz, zapinasz narty, siadasz na belkę, jedziesz, zamykasz oczy, jedziesz, no i... No i później patrzysz, kurde, no co się z tobą dzieje, nie? To fotoradar. No i co się z tobą dzieje, tu narta nie wyszła, tam nie wyszła, tu lecisz, kurde, tu trzeba metry lecieć, a tu nisko człowiek jest i ciągnie i no i tak, różnie to bywa. Nie, no tak, nie ma, no znaczy tak, raczej się fajnie, no co się dzieje, nie? Tak na pewno coś jest tak bardziej takiego... No szybszego, żywszego no, niż na takiej normalnej skoczni, jak się skacze, tak tutaj właśnie coś tego powietrza można poczuć tak od razu taki także fajnie no. Wiadomo, jest telewizja, pomarańcze, gitara, Instagram, to wszystko jest takie urozmaicenie tego naszego życia, ale zapytam ciebie jak człowiek człowieka, bo wiem ile dla ciebie te loty miały znaczyć w marcu, wiem jak bardzo czekałeś, jechałeś tutaj po medal, bo medal jeszcze może być, prawda, jutro. No, na pewno, no w marcu też była inna trochę sytuacja, no ja byłem taki trochę bardziej nakręcony, trochę, znaczy teraz też nie mówię, no bo też już odkusamo, odkąd się ochłodziłem w Przeręblu, no to żebym się trochę nakręcił, że te mistrzostwa świata są, ale nie wiem, no jednak wtedy byłem chyba trochę bardziej, no wtedy to byłem już tak, no wiadomo, no też sezon już trochę trwał, no to już się trochę tak było, a ta końcówka zależało mi na niej. No nie mówię, że teraz mi nie zależało, bo też mi zależało, no ale myślę, że no, nie ma co patrzeć, no teraz, wtedy było wtedy, teraz jest teraz. Wtedy robiłem swoją robotę, teraz też robię i też tak naprawdę daję z siebie tyle, ile mogę. No, a jakie było pytanie? Czy przyjechałeś tutaj po medal, jako sportowiec? Aha, no to jasne, że tak, nie? To wiadomo, no. Wiadomo, że po to się jeździ też na Mistrzostwa Świata, żeby walczyć o te najwyższe miejsca i szczególnie o te medale. Ale też jeszcze właśnie no, na loty, no to też fajnie się trochę takiej radości właśnie z tego mieć, bo to jest właśnie, no... Coś takiego innego, co nie mamy tydzień w tydzień, tylko
Tylko co drugi tydzień. Ostatnie pytanie. Tutaj po pierwszej serii tak sobie stanąłeś i patrzyłeś na tych ostatnich na liście startowej. To jest zazdrość, czy taki bardziej podziw, że kurczę, robią to lepiej w tym momencie? Nie, no tak, tak trochę sobie właśnie stanąłem, no i popatrzyłem, że już tak ten medal gdzieś już uciekł. No i została tak naprawdę ostatnia seria, no bo też, no wiadomo, że też chciało się jeszcze zakończyć takim lepszym skokiem, no ale fajnie też pooglądać, nie? No bo wiadomo, że też no fajnie to wygląda, no nie wiem, no fajnie się skoki ogląda ogólnie. A jeszcze dalekie to tym bardziej, tym lepiej, nie?